Letnie kąpiele częstą przyczyną zapalenia ucha zewnętrznego. Do zapalenia ucha zewnętrznego często przyczyniają się letnie kąpiele, szczególnie u dzieci, ostrzega dr Agnieszka Dmowska-Koroblewska, specjalista otolaryngologii z Warszawy. Ostrzega, że zapalenie ucha oraz zatok może wywołać jazda samochodem z otwartym oknem. Latem wbrew pozorom często zdarzają się problemy laryngologiczne, takie jak zapalenia ucha lub zatok, ostrzega dr Agnieszka Dmowska-Koroblewska z Centrum Medycznego w Warszawie. Najczęstszą przyczyną są letnie kąpiele, nadmuch klimatyzacji i narażenie na zimne powietrze z innego źródła oraz gwałtowne zmiany temperatur. Letnie kąpiele często przyczyniają się do zapalenia ucha zewnętrznego. Objawami stanu zapalnego jest ból, uczucie rozpierania, może pojawić się wydzielina z ucha, czasowy niedosłuch oraz gorączka. Najprostszą metodą, aby uniknąć tych komplikacji, jest osuszanie ucha dziecka po każdej kąpieli, zaleca specjalistka. Podkreśla ona, że w upalne dni podczas jazdy samochodem nie należy otwierać okna, ponieważ intensywne podmuchy powietrza mogą wywołać zapalenie ucha oraz zatok. Należy też uważać z wiatrakami nastawionymi na intensywne obroty, bo one również mogą powodować zbyt silne podmuchy. Niekorzystna jest gwałtowna zmiana temperatury. Zaleca się, aby różnica temperatur między powietrzem na zewnątrz a w budynku nie była większa niż 5 do 10 stopni Celsjusza, przypomina dr Dmowska-Koroblewska. Ostrzega, że związany gwałtowną zmianą temperatury szok termiczny może doprowadzić do osłabienia odporności organizmu i zwiększa narażenie na infekcje. Poza tym należy regularnie serwisować klimatyzację, dodaje specjalistka, przynajmniej raz w roku. Najlepiej robić to jeszcze wiosną, przed wakacjami, bo w urządzeniu mogą się gromadzić pleśnie i mikroorganizmy, zdolne wywołać stany zapalne dróg oddechowych. Choroby nosa i zatok przynosowych są jednymi z najczęstszych schorzeń. Występują równie często, jak nadciśnienie tętnicze krwi i choroby serca, ale są często bagatelizowane. Nieleczone stany zapalne w obrębie zatok mogą prowadzić do groźnych powikłań, takich jak zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu oraz chorób zębów i przyzębia, ostrzega dr Dmowska-Koroblewska. Specjalistka wyjaśnia, że ostre zapalenie zatok zaczyna się nagle i trwa do 4 tygodni, jeśli jest prawidłowo leczone, nie pozostawia żadnych następstw. Nawracające zapalenie zatok występują co najmniej 4 razy w roku i utrzymuje się od 7 do 10 dni. Do przewlekłego zapalenia zatok najczęściej dochodzi na skutek nieprawidłowego leczenia ostrego stanu zapalnego i nawracającego. Trwa ono ponad 12 tygodni, objawia się bólami i uczuciem ucisku w okolicy zatok. Autor: Zbigniew Wojtasiński.